dobrą szkołą dla sędziów było też kiedyś to, co wymyślił Stanisław Eckstein, że kluby miały prawo przed sezonem zgłosić sędziego, którego nie chcą. Persona non grata? Tak, i przez cały sezon się nie sędziowało. I wtedy, jak zgłosiły 3-4 kluby jedno nazwisko, no to facet dawał mu to do myślenia. Na marginesie tego mnie kiedyś zgłosił Ruch Chorzów. Nie wiedziałem dlaczego. Pytam po kilku ładnych latach prezesa Krystiana Rogale. Mówię, słuchaj, dlaczego mnie parę lat temu zgłosiliście, że mnie nie chcecie? Jakieś pretensje mieliście? Nie, nie, no sędziowałeś okej, ale piłkarze powiedzieli, że niefartowny. Ponieważ na 4 mecze, 4 porażki, w związku z tym... Dzisiaj naszym gościem jest Michał Listkiewicz. Witam serdecznie. Człowiek sportu, człowiek piłki nożnej, były sędzia, były sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej, były prezes, były dziennikarz. Czegoś zapomniałem, Michał? Po drodze wiceprezes. No, to u pana prezesa Kazimierza Górskiego. Tak jest. Michał, ale także działacz koszykarski w PZKoszu, w OZKoszu. Obiecałem, że to nie będzie przesłuchanie prokuratorskie, ale muszę zacząć. Lech Wałęsa podobno lubił, że pierwsze pytanie, żeby go tak sprowadzić do parteru, będzie się rozgrzał i lepiej czuł. Czego nie powiedziałeś, może ile nie powiedziałeś prawdy w książce Piotra Wołosika, Łukasza Olkowicza, książce, która cieszy się dużą popularnością, takie twoje wspomnienia. Ja rozumiem, że część musi zabrać ze sobą do lepszego ze światów, ale coś tam na pewno zostawiłeś tylko dla siebie. No tak, książka rzeczywiście cieszy się dużą popularnością. Jestem, mogę powiedzieć, miło zaskoczony, bo nakład się już sprzedał, trzeba było zrobić dodruk i no jestem dumny, że wyprzedziłem takich mistrzów jak Andrzej Gołota, czy Tomek Frankowski, czy Roman Kosecki, no w podobnym segmencie książek. Czyli dobrze ale być... może to okładka powoduje, że więcej ludzi sięga. Ale dobrze być anegdociarzem, o tak to powiem. Tak, tak, a dobrze, ja lubię być anegdociarzem pod warunkiem, że nie robi się komuś krzywdy, czyli nie ujawnia się jakichś rzeczy, których się nie powinno, nie stawia się kogoś w bardzo złym świetle, ale z przymrużeniem oka tak, bo proszę zwróć uwagę na okładkę tej książki, gdzie puszczam oko i wysuwam język. Ja chciałem w ten sposób... To nie jest pozowane zdjęcie, absolutnie. Ono zostało rzeczywiście na jakimś meczu takim już charytatywnym zrobione, ale to oddaje moją filozofię i to, co chciałem w tej książce powiedzieć. Nie traktujmy wszystkiego śmiertelnie poważnie. Śmiejmy się z innych, ale z siebie przede wszystkim. I miejmy troszkę dystans do wszystkiego, bo życie jest za krótkie, żeby je traktować śmiertelnie poważnie. Michał, zacznijmy teraz o śmiertelnie poważnych rzeczach, czyli rozmawiamy kilka dni po tym czarnym weekendzie, może nie czarnym, ale niedobrym dla sędziów, niegwizdnięte rzuty karne w meczu Lech Legia, też pomyłka w meczu Pogoni Szczecin. Ja mam wrażenie, że kibice, że sędziowie polscy zostali trochę rozhartowani. To znaczy po odejściu Zbigniewa Przesmyckiego, Tomasz Mikulski, szef sędziów, jest zupełnie innym człowiekiem, troszeczkę łagodniejszym, troszeczkę takim bardziej ustabilizowanym, myślę, jeśli chodzi o przekaz. A kręcenie filmów, zresztą bardzo dobry dokument sędziowie w Kanal Plus, to wszystko sprawiło, że poczuli się chłopcy bardzo mocni, bardzo pewni. To są dobrzy sędziowie, powołania UEFA na to pokazują, ale jednak przyszedł ten sądny, powiedziałbym, weekend, który zadecyduje, że któraś z tych zespołów troszeczkę ograbiona przez sędziów nie zostanie mistrzem Polski. No tak, pech sędziów, moich młodszych kolegów, polega na tym, że to się wszystko skumulowało w bardzo krótkim czasie. No bo meczów w sezonie jest tyle, setki przecież, to nikt nie pamięta, co było w sierpniu, co było we wrześniu. Natomiast w ciągu krótkiego czasu błędy, no ewidentne błędy, tym bardziej trudne do wytłumaczenia, że jest VAR. Bo ludzie oczekiwali, że VAR będzie receptą na całe zło, że nie będzie żadnych błędów. Jest to niemożliwe, ponieważ VAR to też człowiek. To człowiek ocenia, czy zawołać sędziego głównego, czy sytuacja była czarno-biała, czy nie była. Dwóch ludzi, VAR i AVAR tak zwany. Więc to też zależy od decyzji człowieka. Tam, gdzie człowiek, tam błędy. I ja zawsze będę bronił sędziów na tej zasadzie, że jak pan Kazimierz Górski, który mówił mi, że jako trener,
Ja widziałem. Był czasami wkurzony na sędziego. Słynny Paduranu przecież w Bułgarii i tak dalej. Ale mówi, przy zawodnikach czy publicznie nigdy nie należy krytykować sędziów. Trener nie powinien, ponieważ w ten sposób wytrąca sobie argumenty w rozmowie z zawodnikami. Mówi, no trenerze, no co pan ode mnie chce, że nie strzeliłem do pustej bramki, jak sam pan mówił, że sędzia skrzywdził. Więc to jest, natomiast rzeczywiście to, co dobrze to wyciągnąłeś, że to tak jak w szkole, jest surowy nauczyciel, którego się wszyscy boją, wszyscy drżą przez jego, że tak powiem, lekcjami, a potem on odchodzi i przychodzi wujek, dobra, taka wujek. Niech Tomek tego nie bierze Bikulski nie, dosłownie. Nie. Tomek jest świetnym człowiekiem, świetnym fachowcem, bardzo dobrym sędzią, jest uznanym lekarzem. Tak, uznanym lekarzem, autorytetem i medycznym, i w sędziowaniu. Natomiast ma inny charakter i troszeczkę może jak ten nauczyciel, który powie, no było tak srogo, to teraz ja wam ufam, wierzę, nie sprawdzam. No okazuje się, że jednak trzeba czasami, ale jak znam Tomka, to nie jest taki człowiek, że on się tylko uśmiecha, on też potrafi być stanowczy i będzie stanowczy. Po prostu sędziowie muszą zrozumieć, że mecz, który był tydzień temu, to już przeszłość, on już się nie liczy. Świetnie posędziowałem, dostałem wysokie oceny, wszyscy mnie, obie drużyny mnie klepały, UEFA wyznaczyła na ważny mecz. Byłeś tak dobry jak w ostatnim meczu, prawda? Tak, a tu jest ten najbliższy mecz się liczy. Wiesz, przykre jest to, że w meczu w takim momencie, finisz rozgrywek, przygotowani są prezesi, zawodnicy, trenerzy, kibice i nagle jeden element niezwykle ważny. Sędziowie nie popisują się, tak to trzeba powiedzieć. No tak. To jest przykre, absolutnie dzisiaj mamy takie czasy, że nikt nie mówi, że to coś się za tym kryje i tak dalej. Nie, bardzo dobrze, przynajmniej tu jest atmosfera czysta. Natomiast to jest niedobre. Celowo zwróciłem uwagę na trochę taką mały element takiego Autolansu, czyli ten serial w Kanale Plus, zresztą bardzo dobry, jeszcze raz podkreślam. Świetnie zrobiony, tak. Dobrze zrobiony, ale wydaje mi się, że tutaj to rozhartowanie nastąpiło. No być może tak, bo ten serial sprawił, że sędziowie uwierzyli, że są aktorami pierwszoplanowymi. Natomiast sędziowie zawsze będą aktorami drugo- albo i trzecioplanowymi, tak jak ja w finale Mistrzostw Świata. Byłem aktorem trzecioplanowym, ale wystąpiłem w tym genialnym spektaklu o nazwie Finał Mistrzostw Świata. W obsadzie byłem, także jestem do dziś z tego dumny, ale nie udaję, że byłem drugoplanowy, pierwszoplanowy. Odegrałem istotną dla mnie rolę, czy dla przebiegu meczu, ale bez przesady. Bohaterami to był Maradona, to był Lothar Matthäus, to byli trenerzy i tak dalej. Franz Beckenbauer na ławce. Oczywiście. Natomiast wracając do tej obecnej sytuacji, mnie szkoda trochę sędziów takich jak Damian Sylwestrzak. To jest bardzo młody człowiek, bardzo zdolny, ale szkoda i nie szkoda, ponieważ może dobrze się stało, że chłopak, który błyskawicznie zrobił karierę, został międzynarodowym w niesamowicie krótkim czasie. Zasłużenie. No ale przyszedł ten zimny prysznic i teraz zobaczymy, jeżeli on emocjonalnie to... Jak to Czesi mówią, zwladnie, tak, to będzie dobrze. Jeżeli nas, bo pewnie teraz odpocznie może jedną, może dwie kolejki, wróci i jak pokaże, że jest tak dobry, jak był przed tym meczem w Szczecinie, to super. A wiesz, co frustruje tych kibiców pokrzywdzonych? To, że sędzia, który nie odgwizdał karnego dla ich drużyny i tak dalej, za trzy dni będzie sędziował mecz w europejskich pucharach i wtedy coś im tu nie pasuje. Przecież on się nie nadaje. A tu UEFA zaufała mu i wysyła go na wielki mecz. No tak, ale to kibice mają prawo do takich emocjonalnych ocen. Tak samo przecież jest z oceną piłkarzy. O Grzegorzu Krychowiaku czytałem, jak go można wpuszczać. No Krychowiak tam gdzieś poprzedni mecz, czy dwa mecze wstecz zawalił, nieporozumienie. I nagle ten Krychowiak jest bohaterem decydującej akcji w meczu najważniejszym ze Szwecją. I także to od ściany do ściany, to kiedyś Zbigniew Boniek dobrze gdzieś powiedział, że albo kochamy, albo nienawidzimy. Nie ma takich pośrednich stanów. Ja w angielskiej piłce kocham to, że jak piłkarz, i to na dowolnej lidze,
piłkarz strzeli 5 metrów nad bramką, to jest aplauz. Tak. Jest zachęta. Następnym razem strzelisz 2 metry nad bramką, a za trzecim razem trafisz w bramkę. Kiedyś Darek Wdowczyk mi opowiadał, że jak zaczynał grać w Celtiku i nie wiedział, co zrobić z piłką. Dostał na lewej stronie. Mówi, kurczę, co ja mam zrobić? Ale zobaczył gdzieś 60 metrów po przekątnej prawoskrzydłowego i posłał. Taki trochę, jak on to powiedział, kopnięcie rozpaczy. Tak. Dostał taki aplauz, jakby strzelił jeszcze wcześniej na Łazienkowskiej bramkę. Wiesz jeszcze, co irytuje sędziów? Kiedyś rozmawiałem z Ryśkiem Wójcikiem, twoim kolegą, naszym kolegą, byłym sędzią międzynarodowym. Wspaniałym sędzią. Wybitnym arbitrem. Powiedział, ja pytam, Rysiek, co się dzieje, że sędziujesz w środę na Wembley, przyjeżdżasz w sobotę, nie obrażałem, do Włodzisławia, Radzionkowa, no, nawet Kielc i nie dajesz rady. On mówi, taka dekompresja. Tam jestem pobudzony, tam jestem skoncentrowany. Przyjeżdżam do Polski i w tym wspomnianym Włodzisławiu pachnie grillem, bo tam są zawsze były ustawione za trybunami. Najlepsze kiełbaski w Polsce. Edek Socha, tam były kierownik, dbał też o to, żeby też VIP-room był dobrze zaopatrzony. I mówi, i gdzieś to uciekało, czułem się jak na pikniku i mi się nie chciało. Takie wyznanie szczere, aczkolwiek chyba powiedział mi to po zakończeniu kariery. Rzeczywiście, ale coś takiego jest? Tak, coś w tym jest. Natomiast kiedyś bardzo dobrą szkołą sędziowania, jak ja byłem początkującym sędzią już w lidze drugiej, pierwszej, obowiązkowo trzeba było sędziować niższą klasę. Czyli wracałem na przykład z Lecha Poznań czy z Wisły Kraków i nazajutrz musiałem odsędziować mecz w B-klasie, w Jazgarzewie albo gdzieś... To koło mnie. Tak, no w małej bardzo miejscowości. I to uczyło mnie pokory. I miałem tak jak Rysiek, że zawaliłem parę tych meczów gdzieś tam właśnie na wioskach. I ludzie zaczęli się śmiać, że o tu wielki tam o FIFA, oderwij sobie ten znaczek, bo nie pasuje ci. I sam do siebie mówiłem, dla tych ludzi, którzy tam grają w meczu, nie wiem, Huragan, Wołomin, Wicher, Kobyłka, bo to taki fajny mecz, bo tam największy wiatr wieje tak. Na meczu, tak? I mówię, dla tych ludzi ten mecz jest najważniejszy. Nie jakiś tam Real Madryt z Manchesterem, który ja sędziowałem tydzień temu, tylko ten, bo tu grają punkty, to są derby lokalne, to jest kwintesencja tego ich futbolu tam na dole. I muszę dać siebie maksa. Więcej niż na tym Wembley, sędziować, jak umiem. Natomiast dobrą szkołą dla sędziów było też kiedyś to, co wymyślił Stanisław Eckstein, wieloletni szef sędziów, no w PRL-u takim zamierzchłym, że kluby miały prawo przed sezonem zgłosić sędziego, którego nie chcą. Persona non grata? Tak. I przez cały sezon się nie sędziowało. I wtedy, jak zgłosiły 3-4 kluby jedno nazwisko, no to facet dawał mu to do myślenia. Zaraz, coś miałem ten sezon nie tak. Jeżeli 1/3 czy 1/4 klubu mnie nie chce, to znaczy, że to nie jest jednorazowa ocena kibica, dziennikarza, piłkarza, trenera. Tylko 4 kluby mnie nie chcą. No to znaczy, że coś nie tak. Coś to sędziowanie moje było nie najlepsze. Na marginesie tego mnie kiedyś zgłosił Ruch Chorzów. Nie wiedziałem dlaczego. Pytam po kilku ładnych latach prezesa Krystiana Rogale. Mówię, słuchaj, dlaczego my parę lat temu zgłosiliście, że mnie nie chcecie? Jakieś pretensje mieliście? Nie, sędziowałeś okej, ale piłkarze powiedzieli, że niefartowny. Ponieważ na 4 mecze 4 porażki, w związku z tym... No, ale to anegdota. No dobrze, a z kolei gdyby wyznaczyć sędziego z miasta, którego drużyna gra, nie wiem, jest mecz Legia Lech i sędziować będzie Tomek Kwiatkowski. To dzisiaj to się nie mieści w głowie i myślę, że nie dojechałby do Rogatek Poznania. No tak, to jest w Anglii w ogóle. No właśnie, chciałem. W Anglii nikt nie zwraca uwagi, kto sędziuje, skąd przyjeżdża. Jakiej dzielnicy? Tak, no kiedyś byłem na meczu Arsenalu chyba z Chelsea i pytam Davida Dina, honorowego prezydenta Arsenalu, mojego przyjaciela. Mówię, no już wychodzę, a kto sędziuje? No, nie wiem, no ten sędzia, patrz, tam wychodzi, no ten, jak się, no nie wiem, no sędzia sędziuje, którego FA wyznaczyła. Co to nas obchodzi, kto sędziuje? Natomiast a propos tego miasta, miałem kiedyś, i to był chyba najtrudniejszy mecz w głowie dla mnie, był mecz Widzew Legia. Miał sędziować Piotr Werner, który doznał ataku wyrostka.
kilka godzin przed meczem już na miejscu. I pamiętam ówczesny wiceprezes PZPN-u, znanym, no, był wspaniały Jurek Lechowski, przyjechał na Polonię, bo wiedział, że ja chodzę, bo mieszkałem blisko, no i kibicowałem. Ale mecz był na Legii? Na Polonii. Nie, ten mecz był w Łodzi. A w Łodzi? A, i na Polonii siedzę sobie, wpada wiceprezes PZPN-u i mówi: panie Michale, natychmiast do Łodzi. Ja mówię: ale jak, po co do Łodzi? Widzę w Legia, pan sędzi. Jak sędzi? Ja jestem z Warszawy. Obie drużyny w tej sytuacji, no, przypadłości zdrowotnej zdecydowały, że pan ma sędziować. Co było dla mnie bardzo nobilitujące, ale też trudne. Jak ale to byłeś wtedy numer jeden, numer dwa? No, byłem wtedy chyba numer dwa, trzy może w Polsce. Mam nadzieję, że Piotrek nas nie słucha, bo się może obrazi. No, Piotrek był świetnym sędzią. Znakomitym. Znakomitym. No ale, a tak wyrostka. Przyjeżdżam do Łodzi samochodem, maluch, pobiłem trasę na Warszawa Łódź, rekord trasy i sędziuję. Wiem, co się stanie, jak skrzywdzę Widzew, że będzie Warszawiak, tu Legia i tak dalej. Wiem, co się stanie, jak skrzywdzę Legię. Polonista. No tak, Polonista. Także tu mam przerąbane i tu. Mecz mi wyszedł, muszę przyznać, bardzo dobrze. Parę minut przed końcem Darek Dziekanowski, który grał wtedy w Legii, wychodzi sam na sam, chyba Bolesta bronił w Widzewie, nie jestem na 100%. Rzuca mu się pod nogi i Darek w swoim, uratował mnie w tym momencie egoizm Darka, który gdyby się wywrócił o te ręce, no to muszę dać rzut karny. Natomiast on przeskoczył nad tym bramkarzem, dopadł piłkę gdzieś tak już na prawie zerowym kącie i, nie trafił. I trafił boczną siatkę. To, co Włodek Lubański trafiał do siatki. Obaj genialni piłkarze, ale Włodek troszeczkę jeszcze genialniejszy. Troszeczkę bardziej genialny. Tak. No i to mnie uratowało, ale presja była przeogromna. Asystentów tak samo, miałeś swoich czy Piotrka? Nie, asystenci byli od Piotrka. A, przyjechali. Piotrka. I następnego dnia miałem swój mecz Jagiellonia Górnik Zabrze. I mówię: to zdejmijcie mnie. Nie, młody, miałem 30 lat może. Zasuwaj. Zasuwaj do tego. I teraz dobiega z tego tym maluchem. Moi asystenci już tam czekali. I ten mecz mi nie wyszedł z tej Jagiellonii, bo już powietrze ze mnie zeszło. Mówię: dałem radę na tym Widzew Legia. Wszyscy zadowoleni, okej. I pojechałem do Białegostoku i łatwiejszy teoretycznie mecz. Troszkę go tam, no nie jakieś skandale, ale sam czułem, że nie jestem w optymalnym. Pamiętasz historię dotyczącą Malucha i Bo Carlsona? Kiedyś mi opowiadać, był taki sędzia. A Bo Carlson, o dwa metry. Pyk dwumetrowy. I przyjechałeś po niego jako tak zwany opiekun sędziów z racji. Z racji z ramienia PZP, no tak. I ci wielcy Szwedzi, wysocy powiedzieli, tak. No chyba żony samochód, a to był jedyny twój, tak, no, podstawowy. To był samochód w ogóle mojej mamy. Ale mama nie miała prawa jazdy, wygrała samochód w jakimś konkursie. Zapisała, dała ci. I dała mnie. No i tak. Ale dowiozło się do hotelu. Sędziowie szwedzcy powiedzieli: no rozumiem, zepsuł się samochód twój, więc wziąłeś ten, którym żona jeździ. Trzech wysokich mężczyzn plus bagaże. Jak ty dojechałeś? No ale jeszcze najlepsze, to jeśli już wspominamy ten temat, to podróże syrenką. Mój asystent Stasiu Sachajko, chorąży Wojska Polskiego z Modlina, posiadał syrenkę. I tą syrenką jeździliśmy na mecze, no i kiedyś taka była pikantna dość scena, ponieważ trzecim kolegą w składzie był Waldek Głodek, dziś w Ameryce, od wielu lat mieszka w Los Angeles. Potężny facet z nogą, rozmiar 46 chyba. No i Waldek z tyłu tam w tej syrence, kanapa bardzo była taka wygodna, rozłożył się i zasnął, nogi zarzucił na tą podsufitkę. Spotykamy za kilka dni Stasia. Stasiu mówi: słuchajcie, jaka afera. Nazajutrz żona wzięła syrenkę, pojechała do kościoła. Wróciła z kościoła i dała mi popysku, że jakieś orgie się działy w tej syrence, bo są ślady stóp na suficie. I uratowało mnie to, że nie ma kobiety na świecie, która by miała rozmiar męski 46. Może Ula Siemionowa, taka koszykarka była. Może koszykarka. No, także 2 metry. Wyjazdy na mecze samochodem miały swoje uroki, ale przeważnie się jeździło wtedy pociągiem. Pociągiem, i były wzruszające spotkania, na przykład z trenerem Andrzejem Strejlałem, który... Podróż leciała szybko. Który zagadał tak, że z innych wagonów przychodzili ludzie, robili tłok na korytarzu, żeby słuchać Andrzeja. Jak kiedyś wracałem, ty może nie pamiętasz, z takiego meczu, który prowadziłeś w Szczecinie, to było przed igrzyskami w Seulu. Tak, 88. Tak, bardzo wesoły powrót. Pamiętam ciebie, liniowych może mniej, ale wiem, że no, po meczu wiadomo, męskie towarzystwo, więc było co wypić, było czym zakąsić.
I wróciłem do redakcji, a to był mecz, w którym powinieneś podyktować rzut karny przeciwko rywalom. Leśniak był faulowany. Marek Leśniak, świetny napastnik. No, skrzydłowy, pogoni. Tak, świetny. Tak. No i ja mówię, przecież po pierwsze piłem z nim wódkę kilka godzin temu i taki dziennikarski dylemat. No powinien napisać, że błąd. Więc wymyśliłem takie zdanie. Nie będąc jeszcze w olimpijskiej formie Michał Mistkiewicz, nie odgwizdał karnego. I do dziś to pamiętam, bo nie, że mi się wstydził, bo się nic wielkiego nie stało. No, nie widziałeś tego karnego, nieważne. Wiem, że Andrzej Rynkiewicz był wtedy kierownikiem Pogoni, miał do ciebie wielkie, ale to wielkie pretensje, tym bardziej, że ty ze Szczecinem masz dobre wspomnienia. Moja pierwsza żona szczecinianka, Bożena. Michał, jeździłem się do niej, do tego Szczecina, w konkury. Jak to w konkury, mówię? No ale skutecznie. Skutecznie. Dobra, może wróćmy do innych rzeczy, może nie tyle wróćmy, co porzućmy te sędziowanie, bo może o tym bez końca. Muszę z tobą porozmawiać jak z politykiem, z hungarystą. Tak. Orban wygrał wybory wielokrotnie w swoich, czy to mediach społecznościowych, czy w felietonach, w Superekspresie czasami chwaliłeś Orbana, co wielu twoich kolegów z lewicowym przekonaniem miało do ciebie o to żal. Poza tym twierdząc, że jak to prawnuk chyba Wery Koszuckiej, starej polskiej komunistki, no nie powinien chwalić prawicowego premiera Węgier. No prawnuk nie, no ale rzeczywiście Wera Kostrzewa-Koszucka była tam daleką kuzynką mojej rodziny Koszuckich, którzy... Ale przyznawałeś się do niej. No, nazwisko mojej babci, jestem dumny. Mój pradziadek Bronisław Koszucki był prezydentem Kalisza przed wojną, był bardzo znanym lekarzem, społecznikiem, szanowaną bardzo tam osobą, należał do PPS-u, a Wera Kostrzewa była zatwardziałą komunistką. No takie miała poglądy, no nie była jak Dzierżyński, nikogo mam nadzieję nie zastrzeliła. A wracając do... Natomiast wracając do sprawy... Orbana. Orbana. No, Węgrzy to jest naród tragiczny, który po traktacie w Trianon w 1917 roku, nie, źle mówię, 1917, a mylą mi się daty, rzeź Ormian, o tym chciałem kiedyś powiedzieć. W każdym razie po traktacie w Trianon, po pierwszej wojnie światowej, Węgrom odebrano 2/3 terytorium, 2/3. Razem z zamieszkującą tam ludnością. I to jest ich wielka trauma. W 1920 to było. 20 rok, oczywiście. Trianon 20, a 17 rzeź ludobójstwo Ormian. I od tej pory Węgrzy żyją w poczuciu krzywdy niezasłużonej... Od świata, Pana Boga, od wszystkich. Od wszystkich, tak. Poniekąd mają trochę racji, no ale nie można ciągle żyć przeszłością i z głową do tyłu. I Węgry są narodem takim naznaczonym przez historię właśnie jako naród pokrzywdzony. Stąd się biorą ich problemy. Najwięcej proporcjonalnie samobójstw i rozwodów jest na Węgrzech. Mhm. W całej Europie. To z czegoś się bierze. No i Orban jest facetem, który jakby stara się przywrócić im tą dumę narodową, że jesteśmy wielkim narodem, że zasługujemy najwięcej, że wszyscy nas krzywdzili od 100 lat i tak dalej, i tak dalej. I gra na tej nucie. Oczywiście jego retoryka jest nie do przyjęcia. Ja też by teraz powiedziałem, że ja wycofuję wszystkie swoje te wcześniejsze wpisy po tym, co on powiedział, że jego rywalem w wyborach był też i Zeleński. No to w ogóle jest niedopuszczalne. Natomiast tak jak emocje trochę od tego oddzielić, no to tak, Węgry są małym krajem, militarnie praktycznie zerowym, tak? Pomoc Ukraińcom jest spora na Węgrzech, tak jak w Polsce, ze strony zwykłych ludzi. Tam setki tysięcy uchodźców z Ukrainy się znalazło na Węgrzech. Natomiast te decyzje Orbana i przede wszystkim jego retoryka, jego takie gadanie, no robi mu bardzo złą publicity i słusznie. Ale Węgrzy go kochają? Tak. Węgrzy wiedzą, że on im nie da zrobić krzywdy. Gospodarz. On ma nawet, o nim się mówi kierownik na Węgrzech, WZT. Jak ktoś mówi, WZT, czyli to jest kierownik, powiedział wczoraj to i to. Tak samo jak na Białorusi, jak mówią
wusaty, te baćka, ale mówią wusaty, a jak ktoś się bardzo boi, bo tam wiadomo terror większy niż na Węgrzech, no to jak się rozmawia przy wódeczce, gdzie jest Białorusinem, no to mówi ten, wiesz. Nie wypowiadają nawet baćka. Natomiast no Węgry rzeczywiście, no w tej chwili ta sytuacja jest dla nich bardzo trudna z racji uzależnienia energetycznego. To jest wina nie tylko Orbana, może przede wszystkim nie Orbana, tylko jego poprzedników, że gdyby Rosja zakręciła dostawy i serwis i obsługę elektrowni atomowej w Paksz, to 75% Węgier jest ciemne, nie ma energii. Także to jest trochę ich tłumaczy, ale tylko trochę. Natomiast ja się trochę sprzeciwiam takiemu u nas narracji, że ten wstrętny Orban, a reszta okej. No nie reszta okej, ponieważ kanclerz Austrii spotyka się z Putinem. Były kanclerz Niemiec zarabiał grube pieniądze w Rosji. Były kanclerz Austrii był dyrektorem kolei nagle ukraińskich. Także nie jest to równe traktowanie. Natomiast nasza sympatia od wieków, jeśli chodzi o Węgry, gdzieś zostaje trochę przez te ostatnie wydarzenia, przez wojnę i przez politykę Orbana, została jakby zachwiana. Niestety, bo no, głównym winowajcą jest Orban oczywiście, natomiast wypiera się takie wspaniałe momenty z historii polsko-węgierskiej, jak II wojna światowa, gdzie przecież tysiące polskich żołnierzy znalazło schronienie na Węgrzech, mimo że Węgry były w sojuszu z Hitlerem. Zapomina się, że Węgrzy odmówili Hitlerowi przepuszczenia dostaw uzbrojenia na wojnę na wschodzie. Powiedzieli, że wysadzą wszystkie mosty na Węgrzech. To jest fakt historyczny. O nim mało się niestety mówi. Zapomina się postać Józefa Bema, bohatera Dwojga Narodów, wspaniałego generała, 56 rok też Wiosny Ludów. No 56 rok jeszcze trochę się pamięta, bo jeszcze żyją ludzie, Polacy, którzy oddawali krew na przykład. Albo ich rodzice oddawali krew. Przecież Polska w 56, no mimo że była krajem komunistycznym, wtedy bardzo komunistycznym, 56, to jednak pomogli Węgrom i no w ogóle historia, ja kocham historię i na przykład czytam życiorys Władysława Gomułki, który jest u nas w ogóle przedstawiany jak jakiś monstrum, a to był facet, który się postawił jednak Chruszczowowi, który w 56 roku bardzo godnie i odważnie się zachował. W tej sprawie tak, ale to nie jest postać z naszej bajki. Nie, ale, nie, bo... ale jak... Nie, ale w 50 roku w Gdańsku zachował się... Nie, oczywiście, że tak, ale jak mówimy o wszystkim, to mówmy o wszystkim, tak, że w 56 roku akurat wtedy Gomułka zachował się godnie, jak nie zachowali się. Ale w 68 roku zachował się sukinsyńsko, tak? Tak, no. Ja mnie było wstyd, jak jechałem z rodzicami przez Czechosłowację do znajomych w Jugosławii i rzucali w samochód z polskimi numerami rejestracyjnymi, czym popadnie, i pokazywali obsceniczne gesty i... I mieli rację, niestety. Michał, porozmawiamy o piłce. Tak. Orban i futbol węgierski. Wielokrotnie chwaliłeś go za to, że umiał to zainwestować w futbol, że potrafił wznieść z takiej zakochania Węgrów w złote jedenaste z lat 50. Potrafił stworzyć nie do końca nowoczesny futbol, ale wiadomo, że dzięki niemu no to poszło do przodu. Tak, ale to jest przestroga chyba dla nas, bo my idziemy teraz tym samym tropem. Rząd uruchamia bardzo duże środki na piłkę nożną. Związek chętnie je... Prezes Cezary Kulesza bardzo umiejętnie, że tak powiem, argumentuje, przekonuje, że to jest inwestycja bardzo potrzebna i dobrze. Natomiast przestroga jest taka, że na Węgrzech te pieniądze jeszcze większe niż u nas w tej chwili jakby nie dają oczekiwanego efektu. Na razie nie. Sportowego? Sportowego, a to już trwa długo. Czyli ta piłka węgierska, tak, powstało bardzo dużo boisk, szkółek, akademii, zwolnienia podatkowe, ulgi podatkowe, zachęcanie przedsiębiorców do inwestowania w sport, w futbol, ale nie tylko, bo tam jest 8 dyscyplin wybranych i
efektu sportowego to nie daje. Czyli to nie jest takie automatyczne i słowa świętej pamięci Kazimierza Górskiego brzmią jak takie memento, że gdyby tylko pieniądze decydowały, to mistrzem świata byłaby Arabia Saudyjska, a Nigeria nigdy by nie zagrała na Mistrzostwach Świata. A co się dzieje? Czy młodzi Węgrzy nie mają zdolności? No to jest niemożliwe. Dwa pokolenia wstecz, no przecież czy trzy, grali w wielką piłkę. Myślę, że to jest coś takiego... Jest brak systemu szkolenia. Znaczy system może jest stworzony, natomiast brak wykonawców. No co z tego, że pójdziemy do szkoły pięknie wyposażonej, z pracowniami komputerowymi, z dużym budżetem i tak dalej, jak nauczyciele będą kiepscy. I chyba coś takiego jest, że Węgrzy nie mają dobrego szkolenia trenerów. To widać nawet, że sięgają po słabych cudzoziemców na trenerów reprezentacji, na trenerów reprezentacji młodzieżowej, na trenerów klubowych. W Polsce chyba już jest lepiej pod tym względem. Tak, tak. Nie bardzo wierzymy w tą po różnych przygodach typu Paulo Sousa, czy też... A. Nie wymawiając ostatniego okresu Leo Benhakera, wiemy, że jednak do tej roboty lepiej. Tak, no skoro wspomniałeś o Leo Benhakerze, ja uważam, że ja zrobiłem świetny natomiast. Ale jak odszedł prezes Listkiewicz, Leo trochę posypał. Ale już pod koniec mojej kadencji. Natomiast taki trener jak Souza, jak Benhaker, czy ktokolwiek inny, to jest projekt krótkofalowy. To może być projekt doraźny. Natomiast nie wiem, czy wiesz, że w Chorwacji jest zapis w statucie związku, że tylko Chorwat może być trenerem reprezentacji. To jest tak patriotycznie nastawiony naród, jeśli chodzi o piłkę nożną, że pokazywano mi Chorwat. I wzięto teraz Chorwata, przeciętnego trenera, bo jego niosą zawodnicy. On musiał się tam dogadać z Luka Modriczem, z innymi. Ale wykorzystał to, że musi być Chorwat i no, jakoś tak się potoczyło. A jak patrzysz, wspominałeś o tym, że rząd polski bardzo no, wspiera finansowo i nie tylko Polski Związek Piłki Nożnej, jeśli chodzi o dotacje, o rozwój i tak dalej, i tak dalej. To jest kuszące, bo wiadomo, jak to się mówi, nie ma darmowych obiadów. Tak. I jak w twoim zdaniem powinna wyglądać polityka największej federacji piłkarskiej, najmocniejszej, takiej skupiającej największą uwagę, największe emocje w relacjach z rządem? Nikt nie mówi, że mają być tylko zapraszani na mecze i trzymani z daleka, ale wydaje się, że to trzeba zachować ostrożność. No to ja przerabiam na własnej skórze, że zbytnie zbliżenie się z politykami no, skutkowało sytuacjami bardzo dramatycznymi. Mówię o ministrach sportu. No na szczęście takich ministrów sportu jak pan Lipiec, czy Dębski, czy Drzewiecki, czyli jakby traktujących sport bardzo tak instrumentalnie, dziś już nie mamy, czy również panie, które później przyszły. No dzisiaj wydaje mi się, że ministrem sportu jest facet, który ten sport po prostu czuje i kocha. Nawet nieźle gra, bo widziałem mecz pana ministra Bortniczuka. No to powiedziałem taki poziom solidnej trzeciej ligi, że tak jak Orban, bo Orban grał. Na jakiej pozycji Bortniczuk? Obrona, czy? Nie, czy pomocnik. Pomocnik, tak, przynajmniej w tym meczu było. Natomiast te pieniądze, pieniędzy nigdy za dużo, szczególnie na sport, gdzie tych potrzeb jest bardzo wiele. Natomiast ja mam nadzieję, że PZPN po prostu kontroluje sposób wydatkowania tych pieniędzy, bo poszły takie komentarze, szczególnie w mediach nieprzychylnych obecnej władzy, że to jest wyrzucanie pieniędzy i tak dalej, bo to dostaną piłkarze na pensje. Kluby zawodowe. Prezesi na gabinety. Ale to z tego, co wiem, tak nie jest, bo ja generalnie pracę Cezarego Kuleszy oceniam pozytywnie do tej pory. I w tej akurat sferze no mam nadzieję, nie wiem, no nie jestem w związku, że te pieniądze są jakby kontrolowane, rozliczane, są wcześniej składane preliminarze i tak dalej. Powiedzmy wprost, władza kibicowała raczej Czarkowi Kuleszy niż Markowi Koźmińskiemu w tym wyścigu o prezesurę. Tak to widziałem. No właśnie, tak się mówiło, że jak chcesz uciec, nie uciekniesz od polityki, bo nawet jak będziesz uciekał, to i tak cię dogoni. Tak. I w sporcie dzisiaj niestety troszeczkę tak jest, bo to widać
było i w wyborach PZPN-u, ale również czuje się atmosferę, zbliżają się wybory w PKOL-u. No kiedyś PKOL to była organizacja no, dla ideowców, dla ludzi, którzy kochali ideę barona de Coubertina i tak dalej. Natomiast dzisiaj to jest takie... No w ogóle politycy chyba lubią się grzać w blasku sportu, czyli bycie prezesem związku sportowego... Zasiąść w loży honorowej. Tak, prawda? No i... Jak byłeś prezesem, pamiętam, że dostałeś kiedyś, tak mi opowiadałeś, 500 zapotrzebowań na mecz reprezentacji na Starej Legii. Ha. A kto wie, jak wyglądała Stara Legia, no tak, to można było 20 posadzić. Tak, tak jest, a to przecież Kancelaria Sejmu, Senatu, Urząd Rady Ministrów. Tym, że to nie jest no, nic nowego, ponieważ już w czasach PRL-owskich władze partyjne obsadzały ministrów, jakichś kacyków partyjnych na stanowiska prezesów związków sportowych. Jeden się sprawdził, muszę przyznać, to był Edward Brzostowski, tak, minister rolnictwa, ale który rzeczywiście zrobił bardzo... No dobry menedżer, no jakby nie patrzeć... Świetny menedżer, zbudował potęgę w Iglopolu Dębica, ale też PZPN prowadził też dobrze. No, miał możliwości, wystarczył jeden telefon do Białego Domu, że chłopakom trzeba dowieść żywności, czy premie większe dać i było to załatwiane. Mimo wszystko uważam, że jednak silna federacja powinna zachowywać dobre, zdrowe relacje z jakimkolwiek by nie była to władza, z jakimkolwiek rządem. Oczywiście jest to potrzeba, bo to jest sponsorowanie, to jest nakłanianie wielkich koncernów typu Orlen, typu nie wiem, Lotos na to, żeby sport miał z tego dobrze żył. A kontynuując naszą polityczną taką rozmowę, ty padłeś chyba ofiarą też polityki w Czechach, tak? Gdzie byłeś szefem sędziów. Tak to przynajmniej odbierałem. No nie tyle polityki, ile polityki tutaj wewnątrzzwiązkowej, ponieważ... Ale w Czechach. W Czechach, tak. W Czechach. Ponieważ tam sytuacja w Związku Piłki Nożnej była, teraz się poprawiło, ale bo jest nowy prezes Petr Fousek, taki facet, no bardzo z dużym autorytetem. Natomiast wcześniej to było rozgrywki, kluby, jeden klub, na przykład Slavia Praga miała 5 swoich ludzi w zarządzie, a Sparta 3, a Pilsno 4 i przepychanki. Szefem sędziów była żona faceta, który był skorumpowany, siedział w więzieniu później po moim odejściu. I co, z więzienia kierował tam? No miał wszędzie swoje macki i mnie zwalczał od początku. I dopóki prezes Pelta był, no to miałem parasa. Tak, o, Pelta odszedł, to się zaczęła tam jazda bez trzymanki, no byłem tam szykanowany. No nawet takie rzeczy powiedziałbym podstawowe, czyli tak, zabrano mi mieszkanie, w którym no, mieszkałem. W jakimś tam hoteliku czy gwiazdkowym musiałem się tułać. Dobra, 2-3 noce można, ale 3 tygodnie to już trudno. Samochód z dużego zamieniono mi na takiego jakiegoś tam... Jakąś Skodowkę małą. Jakąś malutką Skodę Fabię, którą miałem jeździć 900 kilometrów do Gdyni i tak dalej, i tak dalej. Chciano mnie zniechęcić, ale zawziąłem się i do ostatniego dnia byłem i jest... To mi łechcze moją próżę, ale to sprawia mi przyjemność, że dzisiaj... Dziennikarze czescy, kluby czeskie dzwonią, zapraszają na mecze, mówią, panie przedsedo, to było wybornie. Michał, ale powiedziałeś, że Chorwaci zastrzegli sobie mianowanie trenera z tej narodowości. Może i szef sędziów też powinien być miejscowy. No ale teraz jest taka tendencja, że szefowie sędziów są za granicy. Tak jest w Grecji, tak jest w Turcji, tak jest... Nie wiem, czy nie zaczął tego Kubik, pamiętasz? Na Ukrainie był... Pierluigi Colina był. Colina, a to był Lubosz Michel. Nie, ale Lubosz... Kubik to grał w piłkę. Tak, Lubosz Michel. Natomiast Pierluigi Colina był na Ukrainie i do opanowania sytuacji trudnej, jak na przykład była w Grecji, że w Grecji była korupcja, było podpalanie domu szefa sędziów, były jakieś agresja i ściągnięto fachowca ze Szkocji, Hugha Lassa, potem chyba był Anglik,
ale to jest, to może być na 2 lata. Ja byłem 2 lata w Czechach i 2 lata w Armenii. I to jest optymalny czas, bo później musi być miejscowy facet, który szkoli młodych sędziów. No bo ja w Armenii miałem tak mało sędziów, 70 sędziów w całym kraju. W związku z tym ja się mogłem skupić wspólnie z Marcinem Szulcem, który mi bardzo dużo pomagał, na tej garstce i spowodować, żeby oni sędziowali jak najlepiej. Ale zaniedbałem, bo musiałem zaniedbać. Ale w Armenii nie miałeś tych emocji, co w Czechach, nie? Nie, w Armenii zupełnie inny rodzaj emocji. Tam miałem duży autorytet, miałem naprawdę, byłem tam lubiany i miejscowi Ormianie mi bardzo pomagali. Czasami za bardzo, bo przychodzili z tutowką, czyli bimbrem miejscowym do akademii, gdzie mieszkałem, taka w akademii sportowej mieszkałem i bardzo to miło wspominam. No i tam żeśmy przy tej tutowce rozmawiali. To się trochę zmienić, bo jako sędzia to raczej należałeś do tych grzecznych. No nie, ja byłem raczej nie towarzyski, ale grzeczny. Nietrunkowy. Chociaż Zbyszek Przesmycki, były szef sędziów, którego ja uważam, że zrobił bardzo dobrą robotę, natomiast świetną robotę. Natomiast no, w kontaktach międzyludzkich no, był czasami za sztywny, no ale tak miał po prostu. Ale to jest bardzo uczciwy, bardzo pracowity i oddany człowiek. Śmieję z wypowiedzi sprzed roku prezesa jednego z największych, a może największego klubu w Polsce, który powiedział, że mamy świetnych sędziów, tylko mamy przewodniczącego do pani. No. Nie, nieprawda. Nie tak. Moim trzymał zdaniem... towarzystwo za twarz, mówiąc kolokwialnie, no trochę nieładnie. Nie wiem, czy był dyktatorem, był wymagający z tego, co... Tak, ale dawał też osobisty przykład. On pracował 20 godzin na dobę. No. Natomiast wyszliśmy do tego wątku od tych spraw trunkowych. Tak. No ja byłem znany jako umiarkowany zawodnik. Gdańska głowa, co? Tak, jeśli chodzi o przygotowanie do Euro, to tutaj mój kolega Adam był dużo lepszy i dobrze, bo trzeba było czasami posiedzieć. Ale był taki kiedyś w Spale zgrupowanie. Zbyszek Przesmycki, ja byłem gościem, wykładowcą. I Zbyszek Przesmycki mówi, słuchaj, czy mógłbyś mnie dziś wieczorem zastąpić? Ja myślałem, że chodzi o jakiś wykład, prelekcję, spotkanie z sędziami. Ja mówię, ale co? Idź do pokoju 217. A co się dzieje w 217? Tam są obserwatorzy ze wschodniej Polski. Poszedłem, mówię, ja tu w imieniu przewodniczącego, no i obserwatorzy ze wschodniej Polski, każdy miał buteleczkę czegoś dobrego, własnej roboty. Aha. I musiałeś spróbować. No i tu po kieliszeczku i tak dalej, ale wstydu nie przyniosłem. Michał, powiedz mi, jak namówiłeś syna na sędziowanie, Tomka? A to właśnie jest... Namówiłeś, czy właśnie, na złość tobie chciał on mi, jeszcze lepszym arbitrem? Chyba to drugie. Nie, ja się dowiedziałem, że Tomek sędziuje, jak już sędziował. Nie powiedział mi, bo no wiadomo... Bez protekcji? Ja nie mieszkaliśmy już razem i tak dalej. Nie no, zapisał się na kurs, sędziował i potem to nazwisko trochę mu pewnie pomagało, ale też później przeszkadzało. Nie zapomnę takiej sytuacji, jak Tomek wrócił z jakiegoś meczu, zadzwonił do mnie, mówi, no pozdrawia cię kolega Kasiu, twój były kolega z boiska, on Kasiu był z Sochaczewa. Byłem na meczu Ligi Okręgowej i pan Kasiu mnie obserwował i powiedział mi, Tomek, pozdrów tatę i wiesz co, pogadaj z tatą, bo twój tata to był kawał sędziego, a ty ten mecz dziś schrzaniłeś totalnie. Ale był wtedy głównym sędzią. Głównym, tak. Dopiero później specjalizacja. Była specjalizacja, tak. Ale tak mówiąc, bo ja jestem dumny z Tomka, bo on, i to mówią mi ludzie znający się, że jest jednym z najlepszych w Polsce specjalistów. Mogę to potwierdzić. Ponieważ on jest skupiony i jest taki... szybki i decyzyjny. I decyzyjny, ale jednocześnie... Tak, i nie jest rozkojarzony. I, bo ja nie ukrywam, ja sędziowałem na nosa często, także i na linii. Słynna decyzja w półfinale Mistrzostw Świata była na niuch tak zwany, na nos. No potem, ale potem... Tomek ma wszystko wystudiowane. W Stanach Zjednoczonych z Roethlisbergerem nie poszło ci, tak? No tak, ale to jakby odpowiedzialność zbiorowa. No nie, no... Ponieważ ja byłem po drugiej stronie boiska, no nie mogłem wtrącać się w rzut karny. No fakt. No ale... Nie było jeszcze tych systemów chyba łącznie. Nie, nie było systemu, nic. No były takie sytuacje, kiedy można było tylko, że tak powiem, fizycznie wkraczać. Jak, no kiedyś w innym półfinału Mistrzostw Świata, kiedy Michel Wautreux
coś mu zaćmienie, pomroczność jasna i sędziował 23 minuty dogrywkę zamiast 15. I Peter Mikkelsen, wspaniały kolega, niestety już nie żyjący z Danii, po prostu wbiegł na boisko i zaczął coś mówić do Wotro. Ten spojrzał na zegarek i natychmiast zakończył mecz, bo mecz był bez powodu, a po prostu mecz był tak pasjonujący, akcja za akcją, od bramki do bramki, że zapomniało mu się, a wtedy nie było żadnej komunikacji. No dobrze, ale Tomek słucha twoich uwag? Czy na przykład mówi, co ty stary, będziesz mówił, twój czas minął? Czy... Nie, raczej, ja się nie wtrącam, to już jest inne sędziowanie. Pytam, ja raczej jego pytam. Oczywiście, no rozmawiałem o sprawach sędziów, ale to przeważnie jest tak, że on wie więcej. To jest już inne przepisy, inne interpretacje. Trzeba cały czas to śledzić. Mnie się już trochę nie chce. Jak czasami mnie poproszą w telewizji, żebym był ekspertem sędziowskim, to ja na zgrupowanie do Tomka przyjeżdżam na kilka dni. O. Pokazuje mi klipy, pokazuje mi maile, instrukcje z FIFA, z UEFA, no bo nie chcę dać ciała. Nie chcę się dać będzie ciała. Na meczu Real? Dziś sędziuję, może tak. Może dziś to, powiedzmy, 12 kwietnia. W momencie rozmowy naszej, tak. Tak, no Real z Chelsea. No naprawdę, dobrze mu idzie. W ogóle ja się śmieję, bo trochę idzie moim śladem pod względem doboru osobowości w zespole. Bo u mnie w zespole był wesoły, taki rubaszny dyrektor Wierzbicki, znany ci, z Łomianek i potężnej postury, a na drugiej linii był Leszek Saks, do dziś pracujący ostoja Wydziału Sędziowskiego PZPN-u, malutki, drobny facet, który kieliszka nigdy nie wypił, bardzo religijny, bardzo rodzinny, bardzo taki, no, przeciwieństwo, bo Józio troszkę taki zabawowy. Trochę birbant. Tak? I to się świetnie sprawdzało. Ja byłem ten pośrodku. I tak samo u Szymona Marciniaka. Kiedy Szymon jest człowiekiem takim... liderem takim. Liderem zdecydowanym. Sokół, czyli Paweł Sokolnicki. No, człowiekiem wesołym, rozluźnionym. A Tomek taki pracuś. Skupiony tam. Nie gada z nimi tam o różnych rzeczach, tylko słuchawki na uszy, radio 357 albo jakaś lektura. I... No ale to się sprawdza. Tak, radzi sobie. Każdy radzi jest sobie. Inny. Kiedy jest na linii, kiedy ja oglądam jako zwykły kibic, jako człowiek, który to widzę, że Tomek jest przede wszystkim wyrazisty. Ja wiem, że te dzisiejsze przepisy, te czekanie z podniesieniem chorągiewki ludzi denerwuje, ale Tomek tak się zwija na tej linii, że widać, że to jest zawodowiec, że pilnuje tego najbardziej wysuniętego zawodnika. Tak. Myślę tu o Spalonym, bo to jest najważniejsze. I on pilnuje każdego, ja widzę, zawodem każdego kroku. Tak. On wie, kiedy biec bokiem, kiedy biec tyłem, kiedy biec przodem. No, udał ci się dzieciak, pojętny. No tak, tu na pewno muszę przyznać, że się udał. Synowa też się udała, bo jest menedżerką w Związku Piłki Ręcznej. Tak, dość ma odpowiedzialną funkcję. Wnuczka ma swoje też. Organizuje mecze. Wnuczka Wiktoria z kolei tańczy w zespole chyba Eguroli. Gdzieś tam jakieś miała nawet występy w Teatrze Roma. Ale nie są to tańce ludowe, nie? Nie, to jakieś takie nowoczesne. Także tu rodzina mi się udała. Kajetan również jest sędzią futsalu. Wyręcza mnie w tekbalu. No tak, to w ogóle cała rodzina tym tekbalem cała się zajmuje. Rodzina, tak, rodzina tekbalowa. No i jakoś tak sobie żyjemy. Czy tekbal to jest twoja jakby, no nie powiem emerytura, no bo jesteś czynnym człowiekiem na wielu polach, ale mocno się w to zaangażowałeś. Tak, ale to tak bardziej powiedziałbym, jestem tym, jak to mówią nieładnie, door openerem, czyli gdzieś chodzę, perswaduję, a już dalej oni to robią. Ja to czynię, robię to zupełnie społecznie. Nawet myślę, dopłacam trochę, no bo trzeba przyjechać, gdzieś coś, kogoś na kolację zaprosić i tak dalej, ale to nie, cieszę się, to się fajnie rozwija. No, wszedłem do władz teraz, FITEK. To jest Światowa Federacja Tekbalu. No, fajnie to frajdę. Dla mnie takim, moim marzeniem jest pewnie nie do zrealizowania, żeby być jak Leszek Rylski. Wspaniały nasz nieżyjący już kolega, który dożył... Urodzony w Suwałkach. Urodzony w Suwałkach.
syn oficera przedwojennego, najwybitniejszy moim zdaniem działacz w historii Polskiego Związku Piłki Nożnej. Mówisz o międzynarodowym. Międzynarodowy współzałożyciel UEFA przecież w latach 50. I Leszek przecież żył 96 lat i jeszcze w wieku 94-5 lat pełen dynamiki, pomysłów, werwy. No chciałbym... Pójść w jego ślady. Chciałbym pójść w jego ślady. Masz spokojnie, ponad 20 lat takiej działalności. Tak. No ja mam taką... Dziś miałem spotkanie z dziećmi tutaj w Warszawie, w szkole i mówię, słuchajcie, PESEL to są tylko cyferki. To nie jest żaden stan umysłu. Jak mówicie czasami lekceważąco o swoich dziadkach, o swoich rodzicach, nie róbcie tego, bo to są ludzie, którzy was kochają, to są ludzie, którzy ciągle mają, pomagajcie im w tym, werwę do życia, power i tak dalej. Puśćcie im hip-hop, puśćcie im jakieś tam raperów. Nic z tym nie ma złego. Michał, w sumie wielu funkcji, ty jednak jesteś sędzią. Na koniec chciałem cię zapytać, ale odrzuć to, że byłeś szefem związku, szefem sędziów. Jak klasyfikujesz naszych arbitrów w Europie? No, jakbyś miał pierwszą piątkę podać. Przecież oglądasz mnóstwo meczów, pucharów międzypaństwowych. Byłeś, jesteś delegatem i tak dalej, bo bo wiadomo, Polacy lubią się frustrować i lubią mieć kompleksy, że mamy beznadziejnych sędziów. Jak patrzę na taką arbitrów z Hiszpanii, to wiadomo, wielu z nich to moi koledzy, ci sędziowie, więc, tak, więc jestem zbudowany. Ale tak. Ja uważam, że polscy sędziowie są w tej chwili w takiej, mogę powiedzieć, czołówce europejskiej jako całość. To znaczy... Mimo tych złych sytuacji, wpadek, które były, ale się zdarzają i w Hiszpanii, nawet w Anglii się zdarzają, gdzie raczej sędziowanie zawsze... Tylko od sędziów wymaga się więcej. Tak, ja wiem. Oj. Ale generalnie, podam przykład krajów porównywalnych. Jest, moim zdaniem, w Polsce sędziowanie jest dużo lepsze niż w Austrii, niż w Czechach, niż Słowacja, Armenii. Gdzie byłeś? I fakt, że zapraszają naszych sędziów do sędziowania lig tych zagranicznych, bo przecież niedawno był Szymon Marciniak i Paweł Raczkowski na najważniejszych meczach w Czechach. I ja z tym nie miałem nic wspólnego. Slavia Sparta i Pilsno Slavia. W Grecji na PAOK Saloniki niedawno. Finał Pucharu Armenii sędziował chyba Krzysiu Jakubik. Tomek Kwiatkowski. Także... Jeżeli te kraje porównywalne, jeśli chodzi o poziom ligi, poziom futbolu, zapraszają naszych sędziów, a nie tylko Niemców, Anglików, Hiszpanów czy Francuzów, no to coś w tym jest. Ale powiedz mi, w drugą stronę to nie działa. Były takie próby, nie wiem, za twoich czasów, może wcześniej, że przyjeżdżali czasami sędziowie na jakieś pojedyncze mecze w ramach tak zwanej wymiany. Nawet z Japonii byli. Czy dzisiaj ich nie trzeba? No, można zrobić. Ja uważam, że można by do tego wrócić. Ale byłby to wotum nieufności w meczu, nie wiem, decydującą mistrzostwo Polski, nagle prosimy sędziego z Niemiec czy z Czech. Jeżeli byłby to system wymiany, tak jak było z Japończykami, czy jeszcze za moich młodych sędziowskich czasów z Węgrami, to nie mam z tym nic złego. Natomiast jeżeli nie ma nic i nagle mówimy, o rany, finał Pucharu Polski, albo o rany, mecz Raków-Lech zdecyduje o mistrzostwie i na ten jeden zapraszamy cudzoziemca, to jest to pewne wotum nieufności. Natomiast jeżeli jest system i wszyscy wiedzą, że w sezonie Japończycy odsędziują 5 meczów w całym sezonie, czy Węgrzy, czy Niemcy. To był ciekawy eksperyment. To był ciekawy eksperyment, ale również dla naszych sędziów, bo ja pamiętam, że jak jechałem sędziować na Węgry, mecz ligowy, no to było to dla nas naprawdę bardzo duże przeżycie. Sędziujemy mecz Ferencváros z Honvédem, tak? No, derby Budapeszt. Nie znamy tych zawodników. Derby Budapesztu. Stadion pełen, tak? Emocje. Także potem to przygotowuje do roli sędziego międzynarodowego. Ja bym zachęcał władze PZPN-u, żeby spróbować. Bardzo dobrze, że na niższych szczeblach, tych bardzo niskich, że sędzia początkujący, który ma 20 parę lat zaczyna, że jest wymiana. Wiem, że Śląsk ma wymianę z Czechami, że chyba Małopolska ma wymianę ze Słowacją, tylko to mogą robić tylko województwa przygraniczne, bo to wsiadam w samochód, jadę 50-70 kilometrów, sędziuję i wracam. A czy w 90 roku, kiedy sędziowałeś, byłeś arbitrem liniowym podczas meczu finałowego Niemcy-Argentyna, nie przekląłeś
polskich sędziów. No i zobaczymy, kiedy następny posędziuje w finałach. I jak widać, za twego żywota może się to dokonać, ale jak, no tak, jak są, to oceniać? Są w polskim, polskiej pisze tak zwane klątwy. To, Bońka Piechnicka. Była klątwa Bońka, że nie ileś lat i ona trwała 16 lat, tak? Teraz jest klątwa Listkiewicza, już jest 20 lat. No bo ja... Oj, chyba 32. No 90 rok. A, 32. O, jak ten czas. Ja się czuję ciągle jakby to A widzisz, że z Kodesalem wychodzisz na arenę Stadio Olimpico. Ta. Ale jak wspomniałeś o tym, to byłem kilka lat temu jako delegat na Stadio Olimpico i no ten stadion jest w takim stanie takim... Włoskim, szalonym. Włoskim, jak Koloseum. No prawie. I tak mówię do nich, panowie, ale ja tu byłem w 90 roku, to się nic nie zmieniło. I facet mówi, proszę pana, ja pana pamiętam, już starszy bardzo pan, mówi, bo ja tutaj wyprowadzałem drużyny czy coś takiego. I mówi, a pan nie ma racji, że się nie zmieniło, bo pamiętam, pan, szatnie były pomalowane na niebiesko, a dziś są na żółto. No, sorry, zwracam cholę. Na żółto, czyli Roma, tak? Tak. No taki pomarańcz. No powiedzmy. Tak. Natomiast... No jak znam życie, chciałbyś doczekać, bo to zawsze miło. Natomiast tak, i ja zawsze tak podchodziłem trochę, nawet za skromnie. Mówię, to zasługa papieża, to zasługa zbiegu okoliczności, że ja byłem w tym finale i tak dalej. Natomiast... Wolna Polska wtedy. Wolna Polska, spotkanie, audiencja u papieża, którą... Nie mówi, że papież decydował o... No ale nie. Ale papież powiedział wtedy, że tak mi przykro, że nie ma polskiej reprezentacji, ale jest polski sędzia i będę się za niego modlił. I to i Blatter popisał. I to słyszał Blatter, Zenrufin i tak dalej. Mówią, ale widzisz, że... i mamy odpowiedź. Natomiast jak zaczęli mnie szczypać koledzy sędziowie, tam tylko z tą chorągiewką biegałeś, co to nic wielkiego. I ja wtedy mówię tak, jeżeli jakikolwiek Polak w jakiejkolwiek roli wystąpi w ścisłym finale Mistrzostw Świata, stawiam ogromną kolację i w ogóle zwracam, sypię głowę i tak dalej. I na pewno zaproszę cię do studia telewizji, która pokaże ten finał, a ty jako ten dziadek. Tak. Może, bo nie chcę mi się, chociaż może już w tym roku, daj Boże, Szymonowi tak poszło, będziesz mógł powiedzieć. Niech tą klątwę zdejmie. Z tym, że mówię, ja to miałem na myśli i sędziów, i piłkarzy, i trenerów, i nie wiem. Dyplomatycznie wybrnąłeś, jak zwykle. Tak, jak zwykle, ale trochę mnie już ciąży ta klątwa. Chciałem się jeszcze zapytać, ale nie będę pytał, dlaczego do korpusu dyplomatycznego nie wstąpiłeś? Czy miałeś to zapytaj, bo to było moje marzenie. Moim marzeniem było być dyplomatą. I zostałeś sędzią. Zostałem sędzią, miałem nawet propozycję kiedyś od ambasadora Polski na Węgrzech. Pana Łupczyka? Nie, wtedy to jeszcze w czasach, jak byłem studentem, był pan Jędrychowski, to jeszcze PRL-owski. Ale taki człowiek, dobry dyplomata. Stefan Jędrychowski, pamiętam do dziś. W Układzie Warszawskim można by spokojnie... Tak, ale nie, on wtedy tam... mieliśmy dobre życie, bo ambasada nas raz w miesiącu zapraszała na raut i potem mogliśmy sobie do akademika z tego rautu zabrać, co tam chcieliśmy. I nie były to tylko orzeszki, paluszki. Ale salami i palineczka, tak. I cały akademik, Węgrzy bardzo lubili, jak wracaliśmy z tego akademika. I wtedy miałem propozycję zostania jakimś tam niższego szczebla urzędnikiem w ambasadzie. I dobrze, że nie zostałem, bo musiałbyś być bardzo giętki. Nie siedzielibyśmy tu teraz. Musiałbyś być bardzo giętki, z różnymi władzami się dogadywać. I nuda, nie? Przyjrzałem się pracy dyplomaty. Partiami, nuda. Tak, nuda w sumie, taka praca, powiedziałbym, wydaje się, że dyplomata, rauty, bankiety, spotkania z królem, z prezydentem, ale to tylko jest to święto. To jest ten finał Mistrzostw Świata, a na co dzień szara boda. To ja już wolę wyjść sobie jako sędzia na boisko jeszcze. Czasami wychodzę, niedługo będę miał sędziował mecz w Kutnie na przykład, samorządowcy, dziennikarze. Nie zapomnisz kartek? Nie, kartki zawsze biorę ze sobą, ale rzadko je daję. Jak pamiętasz, nie byłem takim bardzo kartkującym sędzią. Tak. Mój kolega... No i tego karnego w pogoni na leśniaku mogłeś... No, należało. Ja paru karnych nie zagwizdałem niestety, a kilka zagwizdałem niesłusznych, szczególnie na Janku Furtoku. Ale Janek był artystą. Janek umiał tak się przewrócić, że... Nie wiem, czy był on lepszy, czy Koniarek. No to można by... Że nawet... Miałem czasami, chciałem lekarza, wołałem,
po upadku Janka mówi, nie no, noga urwana. A Janek się otrzepał, mówi, o karny pan sędzio, Bardziel, ja żyję. Bardziel z Kostuchny. Tak, wspaniały, wspaniały zawodnik. Michał, dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Życzę, żeby ta twoja klątwa została odczarowana. Najlepiej w tym roku, niech to Szymon Marciniak zrobi. Tak. Twoim synem na linii, co? Tak. Jako asystentem. No oczywiście, wolelibyśmy, żeby w finale grała nasza reprezentacja, ale jeśli skończy na półfinale... Też będziemy szczęśliwi. Też będziemy szczęśliwi, a w finale Szymon Marciniak i jego kompania. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, w programie Dwa Fotele naszym gościem był Michał Listkiewicz. Dziękuję.